Gramigadem, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy we Śródziemie Cień Mordoru, czyli Middle-Earth Shadow of Mordor, tak jest. Jak widzicie, jestem w innym miejscu, a to dlatego, żeby nie marnować czasu, bo dobra, już wiem mniej więcej o której zacząłem. Żeby nie marnować czasu, ludziska, zabierzemy się od razu za dzisiaj misję poboczną, a to dlatego, że tego jeszcze nie było. Przy was to odblokowywałem. Coś tu sobie nawet pozbierałem tych artefaktów. I właśnie doszedłem sobie dzisiaj do takich dwóch rzeczy, mianowicie uzbrojenia i runy. Nie wiem, czy to jest to. Aha, tu jest kolejna runa. Dobra. Ale to akurat nie o to mi chodziło. Nie, to będzie w kompendium. Kompendium. Tak jest. Artefakty było. O, no i na przykład elementarz strażnika. Nie wiem, bo to pierwszy chyba jest. Czekajcie, dziwny kamień i... Dobra, na przykład... Aha, bo to brałem ostatnio. Dobra, czyli to przedostatnio, jeszcze przedostatnio. Dobra, niech będzie ostrze motyki i pokażę wam coś tylko. Szukając właśnie, ja sobie zawsze to przeczytałem, a tu jeszcze jest coś takiego. O, jest. Jak widzicie, wspomnienie ukryte w tym przedmiocie, także można sobie je odczytać. The elves lord it over us. Don't they just? Sauron's right. We can live without pain, without growing old. And you want to go to war to make that happen? I want the king to listen to good ideas. Well then, he should have nothing to do with Sauron. Fighting with the elves is not a bad idea. It's the worst idea imagined. No właśnie. I to, przy tym na przykład tutaj słyszeliśmy właśnie historyjkę dwóch orków, czy też urków. Nie wiem, czy tak... No na pewno niewolników. Znaczy, na pewno niewolników, nie urków, ani orków. Na pewno to są ludzcy niewolnicy i właśnie między sobą, nie wiem, kobieta i mężczyzna. Ale dobra, mniejsza. Słyszeliście zresztą sami i czytaliście historyjkę, także... Także coś takiego jest ukrytego w tych... ale nie mogę się pozbierać dzisiaj. Artefaktach. O, właśnie. No i dobra, i zrobimy sobie dzisiaj jedną misję poboczną. I uwaga, pójdziemy tutaj na zasadzkę zrobić na Skundraca. To dlatego, że mam nagród. Znaczy, następna potęga tutaj mi się zbierze. I co jeszcze chciałem wam pokazać? Aha, to. Wyzwanie łowieckie drugie. Właśnie zabij 5 latających stworzeń 4x5. I właśnie dzisiaj przy was sobie to odblokuję. Może dostanę odblokowane osiągnięcie, tylko muszę ich znaleźć wpierw na niebie. O, dobra, jest. Naciągam cięciwe. I ukończone łowieckie. Wyzwanie drugie. Nowe wyzwanie. Zabij 3 karagory. No. I do tego jeszcze dostajemy punkty. O, a za to ulepszenia, czyli enter. I bierzemy sobie 1000. Nie wiem, czy to właśnie już się nie zawiesił ten licznik. Nie wiem, ile było przedtem. Ale możliwe, że tylko do 1000 i trzeba dawać kasę znowu. Więcej elki strzał. Większe skupienie może to być potrzebne. Miejsce na runę na mieczu. Może to, miejsce na runę na sztylecie. Tak, to sobie kupimy. No, na runę na łuku, okej. Okay. Może większe skupienie, to mi będzie przydatne na pewno. Jeszcze coś tam kasy mam, także nie na łuku, na mieczu, bo ja go więcej używam. No. Także tak wygląda nasze atrybuty. Postęp to tutaj właśnie żaden postęp. Niby 14% ukończyłem, no ale to wiecie jak jest. I umiejętności, tu mam sporo, aż 4 punkty, ale jak widzicie nie mam do... Nie mam gdzie tutaj... tego, że tak powiem, umieścić i dlatego musimy zbierać punkty potęgi, żeby właśnie odblokowywać nowe umiejętności, także to zrobimy na pewno. Okej, no to przejdźmy sobie do misji pobocznej.
Zi na niego za nie, znienacka, gdy właśnie śpiewał hymn, był to ostatni błąd, jaki popełnił ci nieszczęśnicy. Nie popełnili, aha, proszę. Akceptuj, dobra. Zabij wszystkich strzelców. 10 uruków strzałem i z głowy. Dobra, pierwszy. Drugi. Aha, czyli ja mam bronić po prostu. Tutaj jakby siebie mam bronić. Ej, co jest? Okay, nie dostał w głowę. Ojej. Boże, naciągam cały czas, a on mi nie strzela właśnie. No i zrypałem to. Dobra. Elfie strzały kolejne. Dobra, udało się. Kolejnego tutaj mamy. Dobra, też się udało. Też się udało, pięknie. Ach, nie puściłem. Jeszcze jeden, ostatni. Ostatni, bo tracę życie, kurde. No nie. Kurde, nie. Jezu, jak mi się to udało. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, jest. Udało się. Odblokuj umiejętność. Aha. 5 teraz punktów i jak widzicie, nie mam gdzie wykorzystać. Aha, bo ja w ogóle mam ich zabić. Tak po prostu. A to był... A, dobra, ale jest nikumaty. Ja pierdzielę. No, i dobra. Pięknie, a to był po prostu cel dodatkowy, żeby 10. Bo ja się skupiłem tylko na tym dodatkowym celu. Dobra, ale powodzenie jest. No, jak widzicie, mam już ulepszenie broni. Aha, a nie. O, ogniste strzały. No, ale to... Zobaczymy. Ulepszenia jakie? Coś tam odblokowano? Nie? Więcej elfich strzał. No, weźmy to. I mam 0 punktów w tym wypadku. Dobra, jak tam z czasem stoimy? Dobra, bo już minęło około 10 minut. Jakieś 8. Dobra. Jeszcze sobie co zróbmy? To... tego gościa. Przysłuchajmy. Chcę zdobyć informacje. Tak, tego niedawno zabiłem. Jak widzicie, już nie mam tak dużo czarnych, przyciemnionych o takich, bo no troszeczkę już tam sobie przeszedłem tej kampanii, żeby was nie męczyć po prostu misjami pobocznymi, także... Dobra, zdobądźmy na tego informacje na temat tego gościa. Orka z Oktusz Góra. O, to tam byłem niedawno. Ale dobra, to mniejsza. Kiedyś sobie to sprawdzę, dokładnie. A teraz ludziska. Przejdziemy sobie do tego tu zadania, dlatego niby mam niedaleko, ale przeteleportuję się. Tak, żeby nie tracić czasu już. Nam się śpieszy. Okej, i zaznaczmy sobie tutaj cel. A, to mogę, kurde, tam podejść. Podejdziemy, ale dajemy, to później. Aj, nie tą stronę zaskoczyłem. Kurde, dołożyłem sobie tylko niepotrzebnie.
Dobra. Tam mamy, jak widzieliście, jeszcze zablokowane. Tylko tak, sorry, nie to chciałem. Mapa. Bo wyzwania tutaj, szkoła przetrwania. Czerwonych Remendhot i Azurdan 2. Właśnie tutaj jestem chyba... A nie, dobra, to jest zielone. A to nie, 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 nie. Nie to. Wydawało mi się, że to właśnie o to chodzi. No nic. Nie, nie będziemy się z nimi to bić. Przejdźmy od razu. Tego zwalimy tutaj. Aha, tylko tutaj spadł. O, to znamy chyba z gameplaya tego najsłynniejszego. Czekajcie. A tu mogę skoczyć? Mogę tu skoczyć. Czekajcie, czy mógłbym... Aha, bo to są klatki ogólnie tego. Ej, czego? Co jest? I teraz tu. A to on tutaj jest. Okej. Ach, no i miałem nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Dobra, fail. Fail mi się wkradł. Było, 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 było. Dobra. I teraz go muszę ujarzmić. Spację. Dobra. I mamy tutaj właśnie tego typa. O, to nie tego. Dobra, czekajcie, czy ja tak mogę... O ja, ale go wykończyłem od razu. Widzieliście to? Coś niesamowitego. Dobra, plus 5 potęga, ale czekajcie. Gdzie jest mój Karagor? Gdzie jest mój Karagor? Dobra, bo ja tam chciałem właśnie po to, żeby szybciej... No kurde, zostawcie go. No, dokładnie. Ja sobie chciałem właśnie tutaj podbiec, żeby szybciej było. O, sweet. To było ładne. Lewy kontrol, rozpocznij misję. Tak, bo to o to chodzi. Dobra. Urukowie często próbują się wzajemnie mordować. Jeśli ofiara przeżyje, zdobędzie potęgę. Weź udział w zasadce, by osłabić armię Saurona. Nagroda 40 potęg, czyli punktów. Tak. Zróbmy sobie tą misyjkę. This looks like a good spot to pass out. Skundraka wpadł za sadzkę. Okej, zobaczmy, ale jeszcze co, bo chciałem sobie skundraka. Skundraka to jest ten, tak? Tak jest, ten. I chciałem sobie jeszcze jego strach, słabości zobaczyć. Dobra, ludziska, już powracam znowu, dlatego właśnie nie lubię nagrywać, gdy nie jestem sam w domu. No, co mi tutaj ktoś włazi, kurde, bez pukania wcześniejszego, bez informowania. Dobra, ale nic, przeżyjemy. Czyli tak, boi się Karagorów i z dystansu, tak? Aha, bo on ma taki miecz tutaj, tak. Dobra, spróbujmy jeszcze.
Jeszcze się spotkamy. Jak to? Nie ma szans. Ty już mi nie uciekniesz. No kuźwa, co on robi? Przecież daje spację. Daje spację przecież, dawałem spację. O co chodzi? Nie, ty mi nie... Kurde, no i uciekł mi i tak. Przejrzyj raport bitewny. Ale poziom mu się nie zmienił, ani nic takiego. Aha, bo tak samo w sumie miało być, tak? Aha, ja to rozumiem. Bo kurde, skoro tak go nie mogłem zabić, to... To było już ukartowane po prostu. Dobra. Nie wiem, czy właśnie się z nimi bić, czy... Czy sobie dać już spokój. Dobra, w końcu mi się go udało rozwalić. Okej, ładnie, nie tego chciałem w sumie, ale okej. Dobra, ciebie jeszcze zostawię, bo mi będziesz potrzebny. Ciebie nie potrzebuję. Dobra. A, no to dobra. To już mam go ostatniego, także przesłuchajmy go. Aha, na temat jego już nic nie zdobędę. Jest tylko to. Dobra, ale co? Co mi się tutaj odblokowało? O, widzę, że tu mi się odblokowali już. Nie, góra to nie, to okej. Ale tego bliźniaka na przykład nie kojarzę w ogóle. Dobra, został nam tylko ten. Skradacz. No. I okej. Ha! Jeszcze mu głowę odciąłem. Dobra, ale weźmy sobie... uleczmy się tą roślinką. Okej, pięknie. Okej. Dobra, i co teraz? Nie to chciałem w sumie. Moje ulepszenia. Runy, okej, tu miejsce na runę. Ulepszenia. Za mało jeszcze potęgi. Kuźwa, następny szczebel 9. Fuck. No to nic, nie mogę jeszcze nic sobie dodać. Tak to widzę. Róbmy dalej coś nowego. To już sobie zostawmy. Ja sobie... To powiem wam tylko, że zbiorę te artefakty ludziska. Pokazałem wam, jak to mniej więcej wygląda. No, żeby tam nikt nie miał pretensji. Że po prostu tak na szybko przechodzę grę, a nie przechodzę właśnie, o to chodzi. Ale nie będę pokazywał tyle tych odcinków, bo to wiadomo, mi zejdzie o 20 więcej niż inni. Dlatego na następny raz sobie zrobimy tylko upiór. Upiór i to na arenie. O, i tyle. A resztę sobie tam odblokuję tutaj. Te poboczne. Dobra, mamy jeszcze czas. Ile tego czasu? 5 minut. Dobra, może być. Może nam starczy. Egzekucja. Dobra, przejdźmy sobie tam. Jest kawałek drogi przed nami, ale... Ale... Już tą minutę to sobie podaruję. O, biegnij tam cały czas. Nie będzie tak źle. Dobra, gra mi na razie jeszcze się dzisiaj nie chaszczyła. Także... Bardzo w porządku.
No, jak na tym frapsie, bo oczywiście, gdy nie ma frapsa, to mi nic nie szwankuje. O! I believe I could have learned much from you. But circumstances dictate that I must simply kill you. Widzę, że mamy nowego gościa do pokonania. Dostał w głowę, ale jak widzieliście... O, może go tak tu zrobimy właśnie. No chodź, 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 chodź. Okej, pięknie. No i patrzcie, tak się załatwia sprawy. Bez jebania. Aha, bo to jest jego wyposażenie jakby. Dobra. Zrobiliśmy miejsce na runę dodatkowo. Tego właśnie... To jest okej, ale jeszcze nie ma tej zdolności, także na razie nie. Odzyskujesz 1% po zabiciu wroga strzałem z łuku z ukrycia. Aha. Wieczny jeździec. 8. No mrocznego ciosu to tym bardziej nie mam. I ten też nie. Aha. No to tak. Dobra, to niech będzie już to. To najwcześniej odblokuje, także. Dobra, potęga plus 5. Jeszcze mi brakuje, jak widzicie. Dobra, jak tam z czasem stoimy? O, już niedużo. Ale dobra, może nam nie zejdzie nie wiadomo ile. A nowe to nowe, prawda? Chociaż wiecie co? To już będzie ten czas. Nie, to też nie ma sensu. Na następny let's play sobie to zrobimy. Także od razu zanim... Jak już rozpocznę let's playa następnego, to... To ludziska sobie zrobimy tą nową misję. No. Tak będzie najlepiej, bo też szkoda robić nie wiadomo ile przy jednym let's playu, a lepiej, żeby były codziennie po prostu takie 20-parominutowe. Także myślę, że będzie w porządku. These towers reach from yesterday to tomorrow. I live on in these stones. No. O, to tu oj, wow, ale fajnie. To tu będzie, jak widzicie, to tu jeszcze będzie pewnie odkryte, tak mi się wydaje. Ta cała mapa świata. To będzie ten cały map. To będzie to całe Śródziemie. Tak mi się wydaje. No, bo jak tutaj już jest zaznaczone, coś w tym może być. Ale nie jestem pewien. Dobra, mniejsza. Gdybanie. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu po prostu. No, także tu sobie skończymy. I tu sobie zaczniemy następnego let's playa właściwie to. Także to by było na tyle, ludziska. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, by dać lajka, jeśli wam się spodobał filmik. Nie zapominajcie o tym. Aktywność wasza jest bardzo potrzebna. Komentarze, subskrypcje, jeżeli widzisz mój kanał pierwszy raz. Teraz wysyłam codziennie filmiki, także nie będziesz narzekał na brak mojej aktywności z kolei. No, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.